Potraktujmy dagera jako takiego juniora na stażu, który musi wyklepać najdolniejszą część kodu, która jest potrzebna, ale nikt inny nie chce jej napisać. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku programowania aplikacji mobilnych. Dzisiaj porozmawiamy o dependency injection lub jak kto woli, wtrzykiwaniu zależności. Pomysł ten wziął się z ostatniej ankiety, którą zorganizowałem. Jeżeli chcesz mieć wpływ na treści pojawiające się na tym kanale, zachęcam do udzielania się i bycia na bieżąco. Po to nam DI. DI wykorzystujemy w projektach, w których zależy nam na łatwym skalowaniu aplikacji oraz pozbyciu się boilerplate code. Tłumacząc na polski DI to inaczej wstrzykiwanie zależności. Ale co to znaczy, że jakaś klasa jest zależna od drugiej? To nic innego jak sytuacja, gdy poprawne lub pełne działanie jednej klasy zależy od obecności drugiej klasy. Przykład z życia. Jeżeli oglądałeś poprzednie odcinki, to ten diagram nie jest ci obcy. ViewModel eksponuje dane dla aktywności, a pobiera je przez warstwę repository. Więc możemy jasno powiedzieć, że ViewModel zależy od repository. Istnieją dwa sposoby, aby połączyć ze sobą klasy. Pierwszy oczywisty. Wewnątrz jednej klasy stworzyć obiekt drugiej klasy w jawny sposób. To rozwiązanie jest proste, ale jednocześnie łamie zasadę single responsibility. Jedna klasa, jedna odpowiedzialność. W momencie, gdy kod staje się obszerniejszy, to takie postępowanie może poważnie utrudnić rozwój i testowanie. Drugim sposobem, rozważniejszym, jest przekazanie do klasy obiektu z zewnątrz przez konstruktor. Tutaj z kolei pojawia się inny problem. A mianowicie ilość kodu. Jeżeli projekt jest rozbudowany i klasy zależą od siebie w skomplikowanym drzewku, to okazuje się, że aby stworzyć obiekt jednego typu, muszę stworzyć wszystkie inne podobiekty oraz podobiekty, podobiektów itd. itd. co sprawia, że namorduje się, pisząc po kolei inicjalizację całego drzewka w zależności, albo tamtadam tam, skorzystam z dependency injection. Użyjemy dzisiaj dagera dwójki, który zajmie się za nas tworzeniem boilerplate code. Potraktujemy go jako takiego juniora na stażu, który dostaje do wyklepania najnudniejszą część kodu, która jest potrzebna, ale nikt z seniorów nie chce jej pisać. Dagger korzysta z czegoś takiego jak annotation. Oznaczamy odpowiednie elementy przez anotację, a następnie dagger w czasie kompilacji wie, co z czym ma łączyć i jaki kod wytworzyć, aby aplikacja działała poprawnie. Podszepiamy oczywiście Dagera. Wchodzimy sobie do Build Great i podczepiamy te dwie zależności. Jak widzicie, korzystamy tutaj z capt, więc musimy również to capt dołączyć. I robimy to tutaj. W ten to sposób. Gdy mam to już wszystko załatwione, no to przejdźmy sobie do mięska. Stworzymy sobie dziś człowieka. Będzie to pokazowa klasa idealna pod DI, co potrzebuje człowiek do życia. Na pewno serce, mózg, no i ciało. Ok, czyli to są klasy, od których człowiek będzie zależny. Ciało z kolei będzie zależne od szkieletu, mięśni i nerwów. W ten sposób nasze drzewko zależności rozrosło się i stworzenie klasy human wymaga stworzenia najpierw sześciu innych obiektów. To akurat dałoby się jeszcze wyklepać, ale duże projekty mają setki zależności. I w ich przypadku mogłoby się okazać, że potrzeba stworzyć najpierw 100 lub 200 mniejszych obiektów, aby stworzyć obiekt docelowy. Ja teraz na speedzie stworzę wszystkie te zależności, stworzę wszystkie te klasy, o których wspomniałem. Dobra, jeszcze chwila przerwy i wspomnę o klasie, znaczy o funkcji wewnątrz klasy human, która będzie wypisywała nam, jeżeli oczywiście hard i wszystkie inne obiekty będą nie nulami, to wypisze nam informację, że rzeczywiście ktoś stworzył ten obiekt i przekazał konkretne instancje tych oto klas. Dobra, czyli jeżeli nasze wszystkie obiekty nie są nulami, to wypisujemy Dagger mówił prawdę, a jeżeli są nulami, bądź któryś będzie po prostu nulem, no to wypisujemy informację, że Dagger nas okłamał. A teraz stwórzmy sobie jeszcze implementację tych oto klas. Dobra, jak widzicie, wszystkie klasy są stworzone. Mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo klas. O, poprzybliżam. One po prostu są zwykłymi klasami. A teraz jeszcze zrobimy małe porządeczki, tutaj, w, w naszych pakietach. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Tak naprawdę dla Was to nie ma różnicy, czy będziecie mieć to wszystko w jednym pakiecie, czy nie, ale ja to zrobiłem po prostu, aby mieć jako taki porządek. Zajmiemy się teraz podstawową kwestią, czyli wstrzykiwaniem konstruktora. Zaczynamy sobie tutaj od małpy, piszemy inject i następnie constructor. W ten sposób dagger dowiaduje się o istnieniu tej klasy oraz o tym jak ją stworzyć bo zna jej konstruktor oraz zna jej nazwę czyli przekazaliśmy mu wszystkie informacje do stworzenia obiektów klasy human a więc musi znaleźć i stworzyć klasę znaczy stworzyć klasę stworzyć obiekt klasy heart, brain i body tylko teraz jest taki problem, że on jeszcze nie wie jak je zbudować bo nie mają one anotacji inject. Naprawmy to. A więc po kolei. Brain. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnego konstruktora, ale nikt nam nie zabroni wstrzyknąć pusty konstruktor. O, to w ten sposób. I teraz dagger będzie wiedzieć, jak stworzyć obiekty typu brain. Teraz hard. Tak samo pusty konstruktor. No i został nam body. Ale jak widzicie, Body już nie ma takiego konstruktora pustego. No ale co to za problem? To jest dokładnie ten sam przypadek, który był przy Human. Wstrzykujemy konstruktor tak jaki ma. O, proszę bardzo, i wstrzyknięty. No ale znowu teraz pojawia się problem, że my, a raczej my, Dagger nie wie jak stworzyć obiekt skeleton, muscles oraz nerves. Więc robimy analogiczną rzecz. Czyli oznaczamy znowu inject. Constructor. I stryk. Zobaczcie, to banał. Constructor. I ostatnia rzecz. Inject constructor. I proszę bardzo. Teraz Dagger, Dagger wie o całym drzewku zależności i jak tworzyć dane klasy. Czy to wystarczy? No nie. Teraz przejdziemy sobie do naszej main activity i musimy stworzyć propercję, która będzie właśnie tym typem human, czyli related, human human. Dobra, ale czy to wszystko? Musimy jeszcze oznaczyć dla dagger, aby on wiedział o tym, że to jest to wstrzyknięcia przez animację inject. I w ten sposób dagger będzie wiedział: OK, czyli ja muszę tutaj stworzyć. Obiekt human, a następnie wstrzyknąć do naszej main activity odpowiedni już gotowy stworzony obiekt. I po sprawie, my nie musimy tak naprawdę nic robić poza jeszcze jedną rzeczą. Musimy stworzyć interfejs, który będzie w odpowiednim momencie zaimplementowany automatycznie przez dagera i użyty do wstrzyknięcia zależności. Tworzymy sobie teraz interfejs. o tutaj human i nazywamy go human component akurat taka jest jakby powiedzieć konwencja nazewnictwa jak widzicie mamy już komponent i teraz oznaczamy to przez właśnie komponent com component i co się stanie w momencie kompilacji Dagger zaimplementuje ten interfejs i staje się elementem odpowiedzialnym za wstrzykiwanie naszych zależności. Następnie tworzymy klasę o dowolnej nazwie. Najczęściej pisze się po prostu inject, tak? ale można ją sobie nazwać, nie wiem, not inject nawet. Tak nieintuicyjnie. To nie ma, nie ma znaczenia. Ważne jest, co ta funkcja przyjmuje. Ta funkcja musi przyjmować naszą aktywność jako argument, czyli activity, main activity. Ponieważ to do niej będziemy wstrzykiwać naszą klasę Human. Gdybyśmy mieli na przykład chęć wstrzykiwania tym komponentem elementów do innych funkcji, znaczy funkcji do innych aktywności czy fragmentów, to po prostu tworzymy kolejną funkcję, nazywamy ją nawet tak samo najczęściej nie wiem, i po prostu piszemy fragment czy aktywność i podajemy dokładnie typ. My mamy tylko jeden jedną aktywność, nie mamy żadnego fragmentu, więc tutaj wstrzykujemy. Dobra. W ten sposób spo stworzyliśmy po pierwsze drzewko zależności naszych klas z wykorzystaniem Małpa inject. Następnie oznaczyliśmy propercję human do wstrzyknięcia w naszej main activity. A na koniec stworzyliśmy interfejs, który dokona za nas wstrzyknięcia tej zależności. Teraz potrzebujemy jeszcze ten komponent rzeczywiście utworzyć. A więc wchodzimy sobie do Main Activity. No i piszemy: Val component równa się dagger human .create. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Jeżeli tak napiszesz, to w 100% procentach jestem pewien, że będzie mi to na czerwono. Dlaczego? Ponieważ, jak wspominałem, Dagger ten cały kod pisze Dopiero w momencie kompilacji A my przecież jeszcze tego nie skompilowaliśmy Więc tutaj będzie na czerwono Ale uwierz mi, że właśnie Dokładnie taka nazwa klasy powstanie Dlaczego? Ponieważ Dagger bierze nasz, nazwę naszego interfejsu I z przodu dorabia po prostu Nazwę Dagger Tyle Dlatego, żeby to się wszystko Rzeczywiście zamknęło ładnie No to zielony młotek i heja powinno zaraz się naprawić. O! No i po sprawie. Błąd zniknął. Jeszcze raz dla pewności puszczę. Dobra. A teraz musimy zrobić ostatnią rzecz. A więc bierzemy nasz komponent. I używamy naszej funkcji not inject. Tak ją nazwaliśmy. I używamy jako argumentu oczywiście this, czyli wskazujemy, że wstrzykli do main activity. Czyli Dagger będzie sobie na naszą Main Activity. zobaczy, O, widzę, jest jedna notacja i tam wstrzykujemy Human. Więc żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to prawda, użyjemy sobie naszej funkcji Is Alive. Bo od tej właśnie linijki w teorii, o ile Dagger nas nie okłamał no tutaj powinno się wszystko wykonać. I nie powinno być żadnego null Pointer Exception czy cokolwiek innego. I proszę bardzo. Działa Dagger mówił prawdę, to oznacza, że rzeczywiście tutaj przede wszystkim nie mamy żadnego nula. A po drugie, wszystkie na pewno nasze jakby składowe human musiały zostać dostarczone przez Daggera, ponieważ pokazał nam się, że Dagger mówił prawdę, czyli żaden obiekt nie był nulem. A co będzie, jeżeli nie masz dostępu do danej klasy? Jest ona w zewnętrznej bibliotece, więc nie możesz oznaczyć jej przez małpa Inject? No, i do tego powstało coś takiego jak module. Załóżmy, że klasa z nerves jest poza naszym dostępem. I klasa nerves, znajdźmy sobie ją. O, to jest nerves. I nagle nie możemy czegoś takiego zrobić, no bo to, ta klasa nie należy do nas. Tutaj jeszcze ten komentarz. Nie należy do nas. Nie pchaj tu łap. Dobra i aby to obejść musimy stworzyć sobie moduł, a więc tak tworzymy sobie klasę nazwęjemy nerves modules i oznaczam tą klasę właśnie przez anotację module i teraz tak co należy zrobić tworzymy sobie funkcję i oznaczamy tą funkcję jako provides od teraz dagger będzie mógł skorzystać sobie z takiej funkcji, bo ta funkcja będzie nam dostarczała właśnie obiektu typu Nerves. A więc zgodnie z konwencją, provide Nerves. I ta funkcja zwraca nam Nerves. O, proszę bardzo. I return Nerves. O, w ten sposób. I co tutaj się wydarzy? Ten moduł będzie odpowiedzialny za dostarczenie, w razie gdyby rzeczywiście Dagger nie potrafił stworzyć NERS, no bo nie miał, tak jak wspominałem, nie miał oznaczonego tylko jako Inject Constructor, a więc mówi ok, nie wiem co to jest ta klasa NERS, jak ją mam stworzyć, ale patrzę, że w module, o, ale w module jest funkcja, która zwraca ten typ. No to po prostu użyjmy tej funkcji, zróbmy sobie ten typ i użyjmy go w naszym drzewku. Taka jest logika. I dzięki temu, jeżeli oznaczymy tą funkcję jako provides oczywiście nazwa tej funkcji może być znowu dowolna. Chodzi tutaj o zwracany typ. Jakbym tutaj nazwał provides nerves, ale dał inny typ to nam się wszystko wysypie. A nazwa, pamiętajcie, nazwa dowolna, ważne oznaczenie provides oraz typ zwracany. Taki sam jak klasy, której nie możemy pchać łapsk, łapsk, łap, nie możemy pchać łap. <grych> A więc tak, o to chodzi w całym module. No, ale została nam jeszcze jedna kwestia, bo nasz komponent, Human Component, nie ma pojęcia, że ten moduł należy do niego. On nie wie o tym, więc musimy to naprawić. Wchodzimy sobie do Human Component i w naszym komponent oznaczamy modules, i w tablicy podajemy nasze wszystkie moduły. No, bo możemy mieć na przykład moduły możemy mieć wiele różnych komponentów w naszej aplikacji i niekoniecznie te moduły mają się jakoś przenikać, tak, a więc o to chodzi oznaczamy wszystkie moduły, które mają być wykorzystywane w ramach tego komponentu i sprawdźmy czy to rzeczywiście działa, czy w ten sposób nasz Dagger jest na tyle inteligentny i mądry, że stworzy klasę Nerves no, skubany jest genialny już nie szczędzę pochwał. No, spójrzcie na to tylko. Rzeczywiście, Dagger mówił prawdę i wszystko działa. Mimo to, że nie oznaczyliśmy tego przez inject tej klasy, ale dostarczyliśmy moduł, który jest w stanie zwrócić ten typ, to Dagger sobie poradził. Powiedział: OK, podtrzymaj mi piwo, ja to zrobię. No i zrobił. Została nam ostatnia kwestia do rozwiania. Przejdźmy sobie do main activity. I co się stanie, jeżeli ja oznaczę tego private. Czyli chcę wstrzyknąć sobie do prywatnego pola. Zbudujmy aplikację. Chwilę czekamy. Niech tam się wszystko wykona, kompiluje. O i się zesrało. Ale czemu? Ponieważ Dagger nie wspiera wstrzykiwania w prywatne pola. Ale hmm, pewnie myśli sobie: no Dobra, ale czemu tak nie działa? To, żeby to się wyjaśniło, to zróbmy tak. Jeszcze raz zbudujmy projekt, ale usuńmy to private. Poczekajmy, aż się wszystko ładnie wykona i kod będzie o, gotowy. Przechodzimy sobie teraz do dagger Human Component, Control i klikamy na tę nazwę. Jak widzicie, to jest kod, który został wygenerowany automatycznie. Ja tego nie pisałem. Po drugie, jest w Javie, to już tak. I jak widzicie, rzeczywiście zaimplementowany interfejs. Nazwa też się zgadza, ale my sobie szukamy tutaj takiej funkcji inject Activity i wewnątrz niej funkcji injectHuman. I tu jest sprawca tego zamieszania. Spójrzcie, że Inject Human wstrzykuje do naszej Main Activity w prosty sposób. Bierze instancję naszej Main Activity i odwołuje się do pola. No a jeżeli pole jest prywatne, no to on nie widzi tego pola tutaj. A jeżeli nie widzi tego pola, no to nie jest w stanie wstrzyknąć i się wszystko sypie. I to jest odpowiedź, dlaczego nie można wstrzykiwać do prywatnych pól. Ponieważ po prostu. Jagger ich nie widzi. I ta funkcja nie ma racji bytu. I na sam koniec uważam, że akurat, żeby zobaczyć, że coś jest lepsze, to musimy porównać to. A więc, proszę bardzo, tak wygląda implementacja mniej więcej tego, co stworzył znany Jagger, gdybyśmy mieli wtypiecie ręcznie. A więc tworzymy sobie wszystkie obiekty po kolei. O, przyniosłem przypadkowo, sorry. A następnie ładujemy to na naszej human. A więc ten zapis kontra. Ten zapis, o dokładnie bez tego, Human is Life. Więc porównajcie sobie sami, co jest lepsze, i pamiętajcie, że to jest bardzo, 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 bardzo prosty program. I musieliśmy tyle napisać. Albo, jeżeli jesteśmy sprytni, używamy dependency injection, to tyle. I parę atentatów jeszcze po drodze. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. I udostępniaj ten film znajomym, aby szerzyć wartościowe informacje w internecie. Do zobaczenia. Cześć.